Cześć, tu Maciek Prusiński z rozwojowec.pl. Wyobraź sobie, że jesteś na rozmowie o pracę. Potencjalny szef mówi o warunkach pracy, zakresie obowiązków, korzyściach itd., ale no właśnie, czy możesz mu zaufać? Czy praca rzekomo na stałe nie okaże się tak naprawdę pracą tymczasową? Taką, po której miałem 3 miesiące i dostajesz wypowiedzenie, czegokolwiek byś nie robił? Czy nagle nie okaże się, że w zakres obowiązków wchodzi jeszcze parę drobiazgów, przez które trzeba zostać nawet kilka godzin dłużej? No, nie wiesz tego, prawda? Wyobraź sobie teraz, że jesteś po drugiej stronie stolika, że to ty rekrutujesz. Czy potencjalny pracownik, którego widzisz, jest godny zaufania? Czy będzie można zostawić go samego z dość drogim sprzętem, który może przecież zostać uszkodzony lub ukradziony? Czy naprawdę podoba jemu się to, co robi twoja firma? Czy będzie pracował z pasją? Czy może po prostu na rozmowie kwalifikacyjnej wciska ci kit o tym, jak bardzo ta firma mu się podoba, jak bardzo chce w niej pracować? Zaufanie i to, czy ktoś na nie zasługuje, no to trudny temat. Zatrudnienie lub bycie zatrudnionym to jeszcze sytuacja, z której da się jakoś wyjść. Ale co z partnerstwem biznesowym, gdzie stawką jest dorybek życia? Co z inwestowaniem z myślą o emeryturze? Co z przysięgą składaną drugiej osobie przed ołtarzem i decyzją o posiadaniu dzieci? Źle ulokowane zaufanie potrafi być katastrofalne w skutkach i odbijać się nas latami. Dobrze ulokowane potrafi zmienić nasze życie na lepsze. Pomnażać nasze możliwości daleko poza limit, jakim jest posiadanie tylko 2 rąk i jedynie 24 godzin w dobie. No cóż, to może najlepiej nie ufać nikomu? Wiele osób tak robi. Motyw często pojawia się też w popkulturze. Zwłaszcza robią to osoby, które mają za sobą jakieś ogromne rozczarowania. To jednak odcina nas od ogromnych, licznych korzyści, które dają różne formy partnerstwa i współpracy. A więc może da się jakoś rozpoznać osoby niegodne zaufania? Chociaż część z nich, tak żeby przynajmniej zmniejszyć to ryzyko, które z zaufaniem się nierozłącznie wiąże. Jeśli oglądałeś prezentację Damiana o metodach wykrywania kłamstwa stosowanych przez CIA, wiesz, że nawet specjaliści obcujący na co dzień z osobami stykającymi się z nieszczerością, prawnicy, policjanci, nauczyciele, psycholodzy nie są jakoś specjalnie lepsi w wykrywaniu kłamstwa, mimo że często im samym się wydaje, że są. Wiesz jednak też, że zadając odpowiednio przygotowane pytania, uważnie obserwując rozmówcę, w poszukiwaniu konkretnych zachowań, możesz oszacować prawdopodobieństwo jego nieszczerości i to całkiem skutecznie. No ale powiedzmy sobie jednak wprost, rozmowa o pracę i dziesiątki innych rozmów z osobami, którym mamy okazję zaufać, to nie jest policyjny pokój przesłuchań. W codziennych warunkach nie mamy po prostu możliwości zadawać zestawów dezorientujących pytań. A nawet jakbyśmy mieli, dyskomfort spowodowany tymi pytaniami mógłby rozwalić rozmowę i relacje z naszym rozmówcą jeszcze zanim byśmy uzyskali jakieś sensowne wyniki. Także z setek książek na temat kłamstwa, manipulacji i zaufania trudno jest znaleźć cokolwiek, co miałoby jakiekolwiek naukowe potwierdzenie. No, czy zatem nie ma rozwiązania? Czy jesteśmy skazani na decydowanie w ciemno? Do odpowiedzi zbliża nas to badanie, w którym uczestnicy wykonywali ćwiczenie na zaufanie. Zanim uczestnicy przyszli do ćwiczenia, dobrano ich w pary, dzięki czemu każdy miał do dyspozycji 5 minut, by bardzo pobieżnie poznać swojego partnera do ćwiczenia, którego spotykali pierwszy raz w życiu. Jedna grupa badanych miała swoich partnerów w jednym pokoju, przy tym samym stoliku, naprzeciw siebie. Partnerzy z drugiej grupy poznawali się przy komputerach przez czat głosowy. Nie widzieli więc, jak ich partner wygląda, nie widzieli jego mowy ciała. Następnie każdy uczestnik dostał żetony, z których każdy będzie mógł później zamienić po ćwiczeniu, wykonanym ćwiczeniu na $1, ale jednocześnie jeżeli w posiadaniu uczestnika znajdzie się żeton otrzymany od partnera, każdy z nich będzie wart $2. Uczestnicy decydowali więc, ile żetonów chcą przekazać swojemu partnerowi, wiedząc, że każdy żeton otrzymany to $2, a pozostawiony u siebie tylko 1. 2 ufających sobie uczestników przekazałoby sobie nawzajem wszystkie żetony, kończąc ćwiczenie z $8 każdy. Jeśli jednak jeden z nich zdecydowałby się oszukać swojego partnera, mógł zostawić w kieszeni swoje warte $4 żetony i zgarnąć to wszystko, co partner postanowił przekazać. W ten sposób, jeśli partner błędnie mu zaufał, to taki niegodny zaufania uczestnik mógł skończyć grę mając nawet $12. Kiedy naukowcy podsumowali wyniki, sprawdzili, jak trafnie uczestnicy ocenili to, na ile ich partnerzy byli gotowi, godni zaufania. Podchodząc do badań, naukowcy wiedzieli, że wiedza z książek o zaufaniu, o rozpoznawaniu nieszczerości jest niewiele warta, a więc spodziewali się równych wyników. Teoretycznie osoby, które widziały mowę ciała rozmówcy, powinny być równie mało skuteczne w rozpoznawaniu jego nieszczerości, co osoby, które słyszały jedynie głos, prawda? Ku zdziwieniu naukowców okazało się, że osoby, które poznały swoich partnerów wcześniej na żywo, były w stanie podjąć o 1/3 lepsze decyzje. O 1/3 trafniej obdarować lub nie swojego partnera zaufaniem. To jest bardzo duża różnica. Jaki jest z tego wniosek? Mimo że książkowe metody nie znalazły potwierdzenia, to musiał istnieć jakiś czynnik w mowie ciała, który sprawia, że łatwiej było badanym ocenić wiarygodność partnerów poznanych osobiście, mimo że to mieli na to tylko 5 minut, niż względem znanych jedynie na poziomie głosu. Czynnik ten był o tyle tajemniczy, że badani, którzy trafnie odczytali nieczyste intencje, nie potrafili w ogóle odpowiedzieć na pytanie dlaczego, co sprawiło, że zaufali mniej. Dopiero analiza obrazu z kamer, które badacze ustawili w sali, gdzie partnerzy mieli okazję się poznać, ujawniła pewien wzorzec. Badani, którzy przekazywali niewielką lub żadną ilość żetonów partnerowi, okazali się różnić mową ciała od pozostałych. Zachowania takie jak odchylanie się na krześle od partnera, skrzyżowane ręce, dotykanie dłoni i dotykanie swojej twarzy okazały się wskazywać na intencję oszukania partnera. Ale zaraz, przecież takie rzeczy jak dotykanie twarzy, skrzyżowane ramiona są chyba w każdej książce o mowie ciała. No więc jak to? Nie, tutaj nieskuteczne, a w książkach nieskuteczne, a tutaj tak? Bez sensu. Badanie nie wskazało, że zachowania te wskazują na nieszczerość, kiedy występują jednocześnie. I to właśnie jest kluczowe. Wiele książek o mowie ciała myli się, wymieniając nawet pojedyncze dotknięcie twarzy czy skrzyżowane ręce jako oznakę nieszczerości. Nie, to tak nie działa. W ten sposób można błędnie zakwalifikować niewinnych ludzi jako nieszczerych. Nie odkryto zależności między pojedynczymi wystąpieniami tych czynników, a nieuczciwym zachowaniem w czasie ćwiczenia. Te czynniki po prostu pojedynczo występowały w sposób naturalny. Jednak to, czym więcej razy zanotowano wystąpienie wszystkich 4 czynników, okazało się mieć wpływ na rosnące prawdopodobieństwo, że badany zachowa swoje żony dla siebie, a więc zachowa się niegodnie zaufania. Co naprawdę zdziwiło naukowców, to fakt, że również czym częściej te 4 czynniki widział rozmówca tej osoby, tym bardziej, słusznie zresztą, oczekiwał od niej nieuczciwego zachowania. Okazuje się, że mimo braku świadomości tego, po czym badany ocenił partnera jako nieszczerego, wciąż nieświadomie badani wyłapywali te sygnały, potem intuicyjnie wziąć je pod uwagę. Nasze mózgi okazują się mieć niejako wbudowany detektor nieszczerości, którego sygnały badani postrzegali jako intuicję, jako przeczucie. Jeśli więc zaczniesz dodatkowo, świadomie zwracać uwagę na te 4 oznaki występujące jednocześnie, wzmocnisz ten mechanizm. Będziesz w stanie wyłapywać ze swojego otoczenia przynajmniej część nieszczerych osób, którym zaufanie nie będzie dobrym pomysłem. Podsumowując, odchylanie się do tyłu, a jeśli rozmawiasz na stojąco, to będzie najprawdopodobniej pewne trzymanie, powiększanie dystansu. Skrzyżowane ręce, dotykanie własnych dłoni, dotykanie twarzy, występujące jednocześnie. Mam nadzieję, że ci się to przyda. Te zachowania są wyraźne i widoczne, więc raczej nie pojawią się u kłamcy zawodowca, który może ćwiczyć ich unikanie. Pojawią się jednak u wielu osób zachowujących się normalnie, intuicyjnie. Biorąc pod uwagę to, jak wiele może ci kosztować zaufanie niewłaściwej osobie, rozpoznanie osób przejawiających te 4 oznaki to już spora korzyść. Wykorzystaj tę wiedzę. Mam nadzieję, że ci się przyda, że uchroni cię przed negatywnymi konsekwencjami. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.